Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. I przypomniało mi się przed chwilą, że mieliśmy zagadać z Marvinem w obozie na Wagnie i ściągnąć tam Dustiego. Dlatego może szybko się przebiegnę do obozu na Wagnie. To jest raptem kilka chwil, a staramy się robić wszystkie zadania, nie? No przynajmniej powinniśmy. Lećmy sobie tam. A potem już od razu walimy do Diego i zobaczymy, jak się dalej potoczy fabuła. Jednak dołączam do starego obozu. Jestem już na ten moment zdecydowany. No, przynajmniej tak mi się wydaje. Także jeszcze troszkę krążenia. Ale ta mapa jest naprawdę malutka. Tutaj przyjemnie się krąży. Tędy. Chodźmy tędy. Hop. Spoko. I w tamtą stronę akurat mogą być jakieś potworki jeszcze, nie? Do klepania. Okej, jesteśmy tutaj. To jest ziemiarków, idziemy. Idziemy, no, ale to kompletnie nie tu, to dalej prosto, nie? Tak jest. Jaka jest zasada tych podskoków? Mnie zastanawia. Blisko, blisko, blisko. Okej, jakby bez kierunku zawsze skaczę daleko. Może po prostu będę biegł. Nie będę kombinować. Hop. No chyba, że trafimy jakieś przeszkody, nie? A tamtędy za lasem? Nie, to jest droga w inny rejon zupełnie. Chodźmy tak, jak prowadził mnie Bal Parves. Może uda mi się wyciągnąć jakiegoś mobka albo ze dwa z lasu. Chciałbym ten level dobić w sumie. Przygotuję łuk. Tu są ścierwojady i tu są ścierwojady, okej. Okay. To nie ma co z łukiem szaleć, nie? O, jest jeszcze więcej ścierwojadów. Dawaj. Okej. Okay. Idziemy po te. Co jest, Bezi? Szaleńcze. Jest nasz poziom. Okej. Okay. Poziom zrobiony. Tu jakieś wilki, krwiopijce. No wolałbym bronią walczyć. Kurde, gęsto się tu zrobiło. Jakoś tak powoli, powoli. No mamy to, okej, okay, jeden zabity. Tamten się zgubił gdzieś pod górką. Ała, ała, aj. No niestety rzuciły się wszystkie.
O! No i okej. O-o. Ej, ej, ej! Co to ma być? Ej! Co, teraz uciekają. Okej. Postaram się podleczyć. W ogóle coś dziwnego się dzieje. Spoko. Może nawet sobie zapiszę. O, fajnie. Kurde, te wilki zawsze stadem, nie? Dobra. Super. Teraz kreto szczury. Okej. Tu się wszystko fajnie udało. Jest kolejny wilk. One się jakoś wyczuwają, nie? Są skomunikowane w jakiś sposób. Kurde, Bezy, nie rób takich szopek, chłopie. Kolejny. Dobra. Ach! Nie zdążyłem. Dobra. Jest. 2 HP. Okej, gra gitara. Podleczę się szybko. Ale ekspiola dzisiaj, co? No szybko to może nie tym. Ale co? Ten gorzki chleb tyle samo daje. A to nawet mniej. Dobra, już możemy iść dalej. Spoko. Nie ma tragedii. Trzeba pamiętać o tym cieniostworze tutaj, nie? Wszystko będzie okej. No to nie jest kwestia, czy ja się go boję, czy nie, tylko że raczej jeszcze nie będę się przebijać w niego. Serafis, jagody. Aj. Dobra. O. Nie. Ach, kurde. Za dużo ich już było. Spoko, na czym stoimy? Idę po te ścierwojady. Tyk. Tyk. Ale padaka, masakra.
A skąd się biorą te dwa kolejne? No bo tu są dwa, nie? Jest trzeci. I on już biegnie do mnie, nie? Nie. Jest czwarty. Dobra, teraz się zebrały stado. Weźmy teraz tego jednego. No i już. Pięć. Dobra. Damy sobie spokój na razie. Sześć ich tu jest. W ogóle. Ale tędy nie przejdę. O! Zostaw mnie, brzydanu. Tu kolejne wilki. Pyk. Pyk. Coś tam zabite, nie? Nie. Nie, nie i nie. Okej. Orkowy pies w ogóle, skąd się to tu wzięło? Bez. Nie rób siary, chłopie. Skąd się to tu wzięło, a gdzie ja w ogóle jestem, nie? No, tak trochę nie tu. O kurde, idą. Gdzie tu mnie przywiało? Skupmy się na fabule. Musimy iść tutaj, okej. Kolejne wilki. Tam na dole są jaszczury przy tym wraku. Ale dobra, olewamy to na razie. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Mapa. Ja tu w jakiś niezrozumiały dla siebie nawet sposób zacząłem krążyć. No, zjedź sobie na dół. Okej. Jeżeli pójdę cały czas prosto, tak, to dojdę do celu. Ścinamy ten las. Zapiszę sobie, bo już sam straciłem orientację. Nie wiem, gdzie jestem. Idziemy, idziemy. Okej. A tutaj się chyba idzie po kamień ogniskujący, nie? Z tym szalonym łebkiem. Coś było takiego. No dobra, jesteśmy nad obozem w takim razie, tak? Tak. Okej. Okay. Tędy raczej nie będzie nam dane zejść. No powiem wam, że niezbyt. Spróbuję się jakoś ześliznąć. Jeżeli nie, to idziemy dalej. Tutaj. Perfekt. Jesteśmy w obozie. A pół levela wpadło kolejnego. Jakby nie patrzeć.
Marvin, tak? Ogarniamy go szybko i w długą do obozu. Po ile oni mieli tę zbroję? To nie mój problem. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Potrzebuję jakich... Musiałbyś zasłużyć lepszy... Oczywiście. W tej historii musi być jednak ziarno... 500 bryłek. Broń 15, ogień 10. Ale nie chciałbym być w jego... Nie. Wiedziałem, że będą kłopoty. A właśnie, co my tu mamy? Przepisy. Musisz uważać na to, co... Balsam widzenia. Polejcie oczy pacjenta żrącą żółcią. Żółć zada mu ból okrutny, przez który całkiem zmądrzeje i nauczy się widzieć to, czego wcześniej nie widział. Ucieszcie się z tego, co miał do tej pory. Żółć i wiedza nie jedzą w parze i są jak ogień i woda. Dlatego mędrzec potrafi nad żółcią panować, by nie prowadziła go do awanturnictwa i inszych ekscesów. Tylko ten, co w pełni doceni boski dar życia, w pełni to życie wykorzysta. Taki przepis, słuchajcie. Nie powinieneś wiesz... On jest chyba tam, nie? Gdzieś tutaj? Może? Melvin. Cześć, nie jesteś z tego obozu, prawda? Cóż, teraz już jestem. Tydzień temu wyruszyłem ze starego obozu. Mój kumpel Dusty miał iść ze mną, ale postanowił jeszcze trochę poczekać. No właśnie, znam Dustiego. Zamieniliśmy kiedyś kilka słów. Gdybyś go jeszcze kiedyś spotkał, powiedz mu, że głupio zrobił, nie idąc ze mną. Życie w bractwie jest 100 razy lepsze od ciągłego użerania się ze strażnikami ze starego obozu. Aha. Nie omieszkam mu tego powtórzyć. Co to tyle, tak? Oj, masakra. Lecimy do starego obozu. Mnie to nie dotyczy. Tyle osób tam na nas czeka. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Że głowa mała. No. O, idą strażnicy świątyni do starej kopalni. Jak mniemam. Za bardzo im się nie śpieszy, nie? Gorna drag. Już z nim gadaliśmy kiedyś. Kurde, gdzie ja zawędrowałem w tym lesie? W ogóle to w bardzo złe miejsce. Te wszystkie potworki sobie tam kręcą się w najlepsze, nie? Okej, tu tylko przez mostek i jesteśmy na miejscu. Jest wilk. Bezi, obudź się, chłopie. Nie wiem, ja mam może coś źle w klawiaturze ustawione, albo coś. Kurde blady. Jak to wygląda, jak parodia jakaś. Ja mam takie wrażenie, że on w ogóle nie reaguje na to, co ja wciskam. Lewo, prawo. Idzie jak krew z nosa ta walka. Ale dobra, no jeszcze postaram się ogarnąć później poza nagrywaniem w ustawieniach. I też często jak wyciągam broń i jak chowam, to on daje krok do przodu. Nie wiem dlaczego. Nie powinno czegoś takiego być, a przynajmniej nic takiego nie kojarzę, nie? Mniejsza większość. Wchodzimy do starego obozu.
Czy najpierw idziemy jeszcze z Dustym? To w sumie nie wiem, czy później będzie taka opcja. Mam już dosyć. Tam jest Dusty, nie? Nie, kopacz. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Tu jest Dusty, pod domem siedzi. Chodź, chłopie. Byłem w obozie sekty i rozmawiałem z Melvinem. Naprawdę? I co ci powiedział? Najwyraźniej przedkłada życie w bractwie nad ciągłe zatargi ze strażnikami. No nie, ten stary cap wyleguje się podczas gdy ja muszę tu tyrać jak wół. Już ja mu pokażę, ale nie uda mi się opuścić tego obozu. Dlaczego nie? Strażnicy dowiedzieli się, że zamierzam stąd odejść. Chyba za dużo o tym gadałem. Brawo. Potrzebuję przynajmniej 100 bryłek rudy, żeby ich przekupić. A gdybym ci dał te 100 bryłek? A zrobiłbyś to? Ale dlaczego? Cóż, powiedzmy, że nie tylko ty wolisz życie w bractwie od starego obozu. To znaczy, że chcesz pójść ze mną? Chodź. To wspaniale! Jestem gotowy do drogi. Możemy ruszać w każdej chwili. Ale nie zapominaj, potrzebujemy 100 bryłek rudy dla strażników. Dobra, trzymaj. Dobra, wyjdźmy południową bramą. Przy północnym wyjściu nic nie wskuramy. Tamtejsi strażnicy są nieprzekupni. Wolałbym, żebyś to ty zajął się całą tą sprawą z rudą. Ja się nie nadaję do takich rzeczy. Dobrze, ruszajmy. Chodźmy. Południowa brama. Czyli tutaj. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Dawaj, chłopie, dawaj. Zapiszę sobie i idziemy z nim. Teraz nie chciałbym, to nie mój problem. Kiedyś to nie załatwiło się inaczej. Pewnie masz rację. To się chyba uważać na to, co mówisz przy okazji. To nie było zbyt mądre. Dusty, ogarniasz tam? Dawaj, chodź, chłopie. Pogadajmy lepiej o czymś. Okej, świetnie, mu idzie. Stój! Dokąd zabierasz naszego drogiego przyjaciela? Idziemy się przespacerować, a oto 100 bryłek rudy. Nic nie widziałem. Super. Przepuść mnie. Dusty, mordo, dawaj, idziemy. Taki trochę nierozgarnięty jestem jakoś w tym gotiku, nie mogę się odnaleźć. Cały czas krążymy w jedną i w drugą, nie? Wracam i idę. Już naprawdę dawno nie grałem w tą grę. Dużo mi się przypomina w trakcie jak gram. Nieraz skończę nagrywanie i nagle mam takie olśnienie. Kurde, miałem zrobić to i to. Nie poradzę nic na to, sorry. A z drugiej strony dzisiaj sobie zaszliśmy głębiej do lasu, to tamto. Ja wiem, że Dusty to jest trochę oszołom, trzeba zerkać na niego, nie? On idąc na prostej drodze może się zgubić. Ale tak czy tak, już dochodzimy do obozu na bagnie. Idziesz. Nie wpadnij do wody. Chociaż to już by było takie ikoniczne, nie? Jakby i on wleciał do wody. Zapiszę. Chodźmy dalej. Dusty, jest. O, a teraz tak jakby przystanął, widzieliście, nie? Nie wiem o co chodzi, może muszę switcha wymienić.
Ale to nie jest kwestia Switcha, jeśli chodzi o walkę, na pewno nie. Zresztą switche w tej klawiaturze mam w miarę nowe. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Myślałem, że to... Dusty, nie! Wychodź stamtąd, baranie. Okej. Okay. Tędy powinieneś trafić. Mam już dosyć tej... Nie do niego. Czekaj. To do Melvina chodźmy. Kurw. Halo, Dusty. Co ty robisz? Ogarnij się, chodź. No, chodź, chodź. Może... Okej. Tam. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Wow, udało mu się. Joru? Melvin? Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Nie, trzeba iść do tego bala, który przyjmuje nowych. To jest gdzieś tam, nie? Myślałem, że to się skończy. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Idzie, okej. Jeszcze idzie. A teraz stoi. To się już więcej nie powtórzy. Ruszył. Zawsze to samo. Tylko zachowaj to dla siebie. Tu jest chyba ten od czarowania. Balkadar. Nie. Jeszcze dalej prosto, tak? Tam gdzie kuźnia. O, tutaj. Baltondral. Mistrzu, oto ktoś, kto chciałby cię poznać. Kogóż mi tu przyprowadziłeś? Czy jest godzien? Cóż, bez twojego duchowego wsparcia zapewne się nie obędzie, mistrzu. Dobrze. Od dzisiaj ten człowiek będzie moim uczniem. No i super. Każdego dnia będziesz przychodził do mojej chaty po nauki. Dla twojej duszy jeszcze nie jest zbyt późno. Super. Dusty? Mogę mu powiedzieć, że chcę dołączyć? Chciałbym dołączyć do bractwa. Udowodniłeś, że jesteś człowiekiem prawym. Kor Kalom powinien cię przyjąć. Okej. No co, tyle chyba. Ale leje. Wracamy do starego obozu. Jeśli myślisz, że... Tu mamy tego kowala, nie? Faktycznie całkiem niedaleko. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. To świetnie! To się chyba nigdy nie zmieni. Dobra, mniej gadania, więcej robienia. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Ludzie zawsze gadają. To nie mój problem. Przepisy tom pierwszy. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ot, co nie mój problem. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Pyk. Okej.
Ale pogoda paskudna. Hej, ty! Oj. Sorry. Masz szczęście. Chętnie bym ci pokazał, gdzie raki zimują. Jak nie tamto, tu. Może się zmieni pogoda trochę. No nie. Kolejny dzień i znowu to samo. Nie no, rozpogodziło się, okej. Korangar. Chyba. Sprawdźmy to. Gornaran. Co tu robisz? Pilnuję, żeby błotne węże nie podpływały zbyt blisko obozu. Mhm. Na twoim miejscu trzymałbym się od nich z dala. W walce z takim potworem nie masz najmniejszych szans. A teraz idź już sobie. Muszę mieć oczy szeroko otwarte. Spoko. Nie będę cię niepokoić, kolego. No gdzie tutaj? Idziemy w stronę głównego wejścia. Gorin. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Balorun. Nimi można gadać tylko po ich zmianie, czy jak? Ja wiem, że on ich tu pilnuje, nie? Żeby cały czas pracowali, ale... Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To właśnie z Nyrasem będziemy iść po ten kamień ogniskujący chyba. Cześć, jestem tu nowy. Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Cóż, najważniejszymi osobami w obozie są guru. Oni głoszą słowo śniącego i przekazują nowicjuszom informacje o wizjach naszego mistrza. On sam jest naturalnie zbyt zapracowany, by rozmawiać ze wszystkimi osobiście. Naturalnie. Ale czasami przemawia do zgromadzonych na świątynnym dziedzińcu, objawiając święte prawdy ustanowione przez śniącego. I co wtedy mówi? Śniący wskazuje nam jedyną słuszną drogę, ale niewierny nigdy tego nie zrozumie. Tyle. Okej. Dobra, ewakuujemy się stąd. Nowicjusz, fajka wodna. Wróćmy sobie jeszcze w tym odcinku do starego obozu. Mam już dosyć tej paplaniny. Trochę expa wpadło, w sumie prawie kolejny level. Szukam w ustawieniach monitora czegoś. Ale teraz tego nie znajdę. Dobra, mniejsza z tym. Wrócimy się do obozu i tam już zakończymy sobie odcinek. A w następnym odcinku zobaczymy, jakie zadania na nas czekają jako nowicjusze w starym obozie. Nowicjusz, jak to się nazywa? To jest cień? Chyba tak. A może nie? Jakiś strażnik, coś tego? Czy tu z lasu mogę kogoś wyciągnąć? Kogoś, coś, jeny. Jakiegoś przeciwnika, to chciałem powiedzieć w ogóle.
Jest ogromny cieniostwór. No nie będę mu gitary zawracał, nie? Tu nic nie ma. Okej. Mijamy mostek, wbijamy się do wejścia. Hop. Hop. Oni sobie tu patrolują, nie? Za każdym razem jak przychodzimy. Dwa kroki w lewo, dwa kroki w prawo. Elegancko, możemy się czuć bezpiecznie. No dobra, wróciliśmy do starego obozu i w tej chwili ja dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.